Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Prison Simulator. Zobaczmy szybko, przeleźmy szafki, słuchajcie, czy coś byśmy tutaj ciekawego znaleźli. Coś, co się pali na czerwono. No dzisiaj nic, jak widać. No szkoda, szkoda. I co my tutaj mamy? Mamy udać się, proszę Państwa, do pokoju przeszukiwania paczek. No to dobrze, to... A zaraz, chwileczkę, bo to jest z poprzedniego odcinka, tak. No dobra. Tylko bez bomby, błagam. Chyba nie będzie. Nic nie pika. Ale za to mamy tutaj trochę rzeczy i pyk. Proszę uprzejmie. Zabezpiecz. O, no, sporo tego. Patrzcie. Zabezpiecz, elegancko. Kolejne. Proszę. Igła, zabezpiecz. I to by było na tyle tutaj. No dobrze. Jedna zaliczona. Jeszcze dwie. Co by tutaj można było ciekawego znaleźć w kurczaczku? O, proszę. I elegancko. Chyba już nic dalej nie będzie. Dobra. Pakujemy i jeszcze jedna. No dobrze. Ciśniem. Mamy blancika. Dobra. A i to już jest tyle. Ja to się zastanawiam, taka paczka przychodzi do więzienia, słuchajcie, i generalnie jest jeden blunt, nie? To teraz pytanie, podzielić się ze współwięźniami, czy wyjarać samemu? No to kuźwa, no, gdzie jeden blunt, no? Dobra, mamy czas wolny, słuchajcie. Co nam jeszcze pozostało? Stołówka i wieczorne sprawdzanie obecności. No dobrze, to my wydaje mi się, że moglibyśmy skoczyć, załóżmy, do pokoju naczelnika, do biura. Goń się, kuźwa. Leszczu. Słuchajcie, to jest szatnia, biuro naczelnika, sala odwiedzin. I gdzie jest to biuro naczelnika tego patałacha? Tu jest. O! Słuchajcie, on tu chyba kamer nie ma, nie? Raczej nie. Pajak, kurde, żeśmy znalezisko tu znaleźli, nie? Jakie mamy. No dobra. Zobaczmy, co dla więźniów moglibyśmy jeszcze zrobić. Podstawowe kamery, kible, to już żeśmy ogarniali, umywalki, ramy, łóżek, tak? Tutaj był ten temat, słuchajcie, za 1000. Mamy 1476, więc spokojnie możemy. I to zwiększa respekt więźniów o 15%. Więc bardzo proszę, elegancko. Mają już wszystko złote, co mogą mieć, że tylko złote materace, kuźwa. Pościel, o, zobaczmy, skórki. Ty, patrz, kurde. No jest. Luksusowa pościel. O ty, panie mój. Nie mam pieniędzy. Ale, no, szacun, nie? A kuźwa, oni będą mieli lepiej niż ja. Palisada. Palisada? To nie wiem, to... Chłopie, to ciężko wybudować. Dobra, gościu, nawiedzony jakiś jesteś. Idziemy do bloków więziennych. Co będziemy tu siedzieć? A z chłopakami tam najlepiej się ogarniać. Tak, idiota idzie. Dobrze, nie ma czekolady. Nie wiem, czekolady się pokończyły. Fajki za 30 są. No nie wiem, kupować. Ciężko stwierdzić. Cały czas mamy czekać, aż Steven zdobędzie zestaw do hakowania, bo pamiętajmy, że musimy tam ogarniać temat, nie?
Natomiast obejrzyjmy sobie te ramy łóżek, bo to takie dosyć ciekawe zjawisko tutaj ma miejsce, że więźniowie praktycznie, no, śpią w takich luksusach. Przewidomie, aha. Przeszukać cię chciałem, kuźwa. No dobrze, pytanie brzmi, czy oni teraz, ten seleje, czy oni teraz nadal będą mieli tutaj, o, mają, patrz, kurde. Dziękuję. Bardzo miłe to było. No i co? No widzę, słuchaj, że masz takiego okazałego sprzęta, że nawet go nie widać, to taki, można powiedzieć, tajny agent, taki mały awariat, fikuśny. No i... No i elegancko. No i już. Gówno masz gdzie? Dobra, Donald Martin. Mamy tutaj troszeczkę rzeczy do zhandlowania, ale... Zanim z nim przejdę do biznesów, to najpierw go oskubię. Panie Klawisz, zlituj się, to nic takiego, a bez tego nie dam rady tutaj. No dobra. Dobra, za Indomatati to za respekt, synu. Natomiast za chwileczkę będziemy handlować. O. I będziesz jeszcze żebrał? Nie. Ale tutaj widzę, że masz jeszcze jedną igiełkę, bardzo ładnie. I jeszcze w łóżku żeś coś skitrał. O, i młoteczek. No i proszę bardzo, elegancko. I teraz mogę ci ten młoteczek, mistrzuniu, sprzedać. Gdzie ty jesteś tutaj? Ile ty masz tam? 98,5%. No i bardzo dobrze. Widzę, że u ciebie sprzęt dokładnie taki jak u kolegi. Pohandlujmy. Czynu. Nic ci nie chcę zrobić. Zobaczmy. Tam co by dało... O! Jak ci... Nie, nie chcę tobie dawać tutaj za respekt. Mogę ci sprzedać, załóżmy... O, w ten deseń, pyk. I co ci mogę jeszcze wcisnąć? 40, nie? Masz 28. No powiem ci szczerze, gościu, że cię trochę nie stać na mnie, no. Za 15. Dobra, sprzedajmy tutaj to. Za szóstaka. Dobra, za szóstaka sprzedam mu dwie takie te czekoladki, czy tak, z orzechami i jedną taką. I miło się z tobą robi, gościu, interesy. Nie zjedz wszystkiego naraz. Dobra, tego nie skubiemy. Z tym jest układ. No nie wiem, tutaj czepać ich, nie czepać ich. 93%. A jak się zerwał? Poczekaj, nie lej. Ja tylko sprawdzę. Haha, i blanciki, proszę bardzo. Blanciki elegancko. No i tyle. Zobaczmy, co tutaj ma Gostek. No, Gostek coś tutaj ma. No, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że takie tutaj są biznesy. Jeszcze nikt nas tutaj nie przyłapał ze strażników, co się oczywiście szanuje. Pokaż, czy masz coś w środku. Nie masz nic. Dobra, ten klopa zajął. Ej, właśnie zwolnił. I zobaczmy, co byśmy tutaj mogli znaleźć. O, elegancko, no jakoś tak. Kurde, same takie właśnie już monotonne rzeczy, ja nie rozumiem. Tak to sobie tłumacz. O, ale młotki, pilniki to są takie fajne, kurczę, nawet powiem szczerze, rzeczy, bo one zazwyczaj mają całkiem niezły później respekt, nie? Jeżeli komuś zaoferujemy. Antipati, dobrze, co w kranie trzymiesz? Blanciki. No to dobrze. Dobra, myślę, że respekt to sobie odbijemy na stołówce. Nie bądź smutny. Z koło jest coś innego.
Dobra. E, ten jaki czyściutki jest. Przyjacielu. Dobra. Poczekaj chwilę. Ty masz ile? Ile ty masz tego respektu? 89,59. To też dużo. Pohandlujmy. To chyba z Hiszpanii jesteś, kuźwa. Gamoniu. Zobaczmy. Tutaj 20% respektu, tutaj 25. Okej. Okay. Spoko. To się może komu innemu przydać. Tutaj 15. O, ale dużo płaci za te, za dragi. To ja mu mogę sprzedać w ten sposób. I w ten sposób. I coś z legalnych. O. Proszę uprzejmie. Dzięki, gościu. Fajny leszczu z ciebie. Idziemy dalej. Zaraz tam sprawdzimy, co tutaj... Co się tutaj dzieje? Kto tu jeszcze co przemycił? O, jak czyściutko normalnie. Wendita? Shuriken i te sprawy, dobra. Ile mi płacić za takie rzeczy? A dlaczego tak mało? Jak masz 100% respektu. Dobra, gościu, widzę, że ty nawiedzony jesteś. No dobra, to sprzedajmy mu tak. Dragi. I blanty. Jednego w sumie. I z legalnych rzeczy. Kurde, to jakie drogie jest. To za czwórkę. O, to zrobimy tak i jeszcze czekoladkę ci sprzedam. Elegancko. Uważaj na dziury w zębach. O, tutaj możemy też pohandlować. Sprawdźmy najpierw, czy możemy się obłowić i widzę, że tak. Proszę bardzo. Zobacz, Gamonio, jakie kurde to patenty, widzisz? No i co? Jak po złotej desce lejesz, ty? I pojebało cię, kuźwa, przecież to... Chłopie, to złoto jest, ty! To kosztowało, ty! Buroku! Kuźwa... A zobacz, strażnik ma dłuższą pałę od twojej. No, i elegancko, dobra. I teraz, misiaczku, słuchaj, bo... A poczekaj chwilę jeszcze. A, ty masz 85, dobra. Lachen, nie dziękuję, ale słuchaj, rzecz jest następująca. Tutaj masz tak, 106 dolców, tak? To co, o, to byś mógł mi tak to zrobić. Ej, coś kurde... Co ja bym ci mógł tu jeszcze opylić? No, zobaczmy, tak. Zobaczmy może tak i jeszcze za 8. O. A coś innego za 8? O, tego mam 2, to proszę. I Gitarson. Nic ci za darmo nie da. Także ten. Dobra. Co jeszcze, synuki, trasz gdzieś? O. No. Fajny jest. Fikuśny taki. Pomarszczony tak jak cała reszta. No dobra, lecimy dalej. Proszę bardzo, igiełka i teraz... Tak? O, to ja tak zrobię. I teraz możemy sobie... Pewnie i tak. Skoro tak mówisz... Nie podniecę się, kurwa, bo... Naprawdę... Urzekła mnie twoja historia. Ale teraz zamknij ryja i... Bardzo proszę mi tu... Kurde... Dobra, sprzedajmy mu raz tak, sprzedajmy mu... Aha, to za drogie jest. Dobra, to sprzedajmy mu igłę. I z legalnych rzeczy... Ja
Nie jest takie kuźwa proste. Może dwie takie te czekoladki. I jeszcze za dwa, może dwie takie. A to jest za ile? O. Rozprzedajmy dwie takie. No i dobra, i elegancko. Dobra, koniec tych handlów. Czekaj. Muszę stąd uciekać. Następny kuźwa gamoń. Ponad 3000, słuchajcie, mamy w kieszeni. Lepeta, kuźwa. Dobra, mamy iść na stołówkę. Także tam możemy się wykazać, tam możemy odrobić ten respekt i mamy pilnować porządku w kolejce, a co za tym idzie, to ja się stąd ulatniam. Ulatniam się po to, żeby w ryjnie zarobić i żeby nie musieć interweniować, bo... Bo setkę mam na strażnikach, ale można zawsze odrobić troszeczkę na więźniach, jak im przedłużę ten czas, chyba że kogoś spałuję, no to wtedy wiadomo, że będzie lipa. O, i zobaczcie, oni już się tam leją. Ja nic nie robię, mnie to nie dotyczy. Ja tu pilnuję wydawania jedzenia. Strażnicy, jak widzicie, gruby też nie reaguje. Stoi sobie przy baniaku i praktycznie wygląda dokładnie tak samo jak i ten baniak, więc... No, i następny leci. No, teraz dopiero gruby zareagował. Zaraz się spoci. Oczywiście, więc... Więc nawet dobrze, słuchajcie, że ja tam nic nie robię. Respekt spadł i uwięził jakimś cudem, a myślałem, że tak nie będzie. Szczerze powiedziawszy, jest to dla mnie zaskoczenie. Ale w takim razie trzeba wpierdolić grubemu. Za to, że zareagował. O, i ci się będą lać. O, ty synu, no maja, aż popa... O, dobra, tam strażnik też bierze udział. I dlatego my obrywamy kuźwa, bo strażnik wziął udział. Jakby strażnik nie brał udziału, to by nam pewnie respekt nie spadł. Jaki z tego morał? Wpierdolić strażnikom. Dlatego do szpitala. No i dobrze, i teraz tak. Z jakichś tam... Kiromiron. Z jakichś tam powodów strażnicy później nas lubić, znaczy więźniowie później nas lubić nie będą, bo kuźwa, jak widać, my to jest odpowiedzialność zbiorowa. A jak ci pałą zdzielę, to ty też będziesz leżał tak jak tamten, czy... Ja to kurwa procenty odrabiam. A ten ciu, jeden z drugim gruby też to samo. Aś, ty synu. Ale szczerze powiedziawszy, to ja bym tak wypróbował, słuchajcie. Powiem, no, tak mnie korci. O! E, patrzcie! To się broni! No. Fajne to było. A ty nie masz pizdy pod okiem? O, kuźwa, ale poleciało. Ale poleciało, o ty synu. Ostro, ostro. Ze 100% na 92,4. No, to teraz musimy i u strażników odrabiać. Dobra, ale fajne to było. Podobało mi się. No dobrze, czas wolny, a potem wieczorne sprawdzanie odległości... Odległości, kuźwa. Obecności. Tam jest do celu. Więc możemy sobie tu przycupnąć. No, oczywiście sprawdzimy tę obecność. Zaraz będzie kuźwa w komentarzach, że Pabellus niewyżyty, nie?
Dobra. I elegancko. Proszę się ustawiać ładnie. I... A ten Jim Zuckerstein to jest ten, co do szpitala trafił? Dobra. Leszczu. Teraz, zliczmy najpierw tych, co tutaj sobie stoją. O, no proszę bardzo. Czekajcie, my możemy używać gwizdka? Nie, a... Aha! Chyba nie ma wyjścia, nie? Jeszcze kuźwa pożar, no. No dobra. Liczymy tych ciuli dalej, bo się rozłażą. No dobra, pstryknę cię, tu kliknę, mogę cię kliknąć tak, o? Znaczy niekoniecznie w ten sposób chciałem. Dobra, i jeszcze co? Zbiórka. Aha. Kuźwa. Dobra, to sobie tu stój, najwyżej będziesz spać na podłodze. O. Widzisz, ale respekt poszedł. Dobra, kto dodam jeszcze? Ciebie nie kliknąłem? Labido, makati. Labido to w pierdziel dostaniesz. No i dobra, idziemy znać ten dzień, bo kuźwa był męczący. Mówię wam, kombinowanie z tym handlem to naprawdę męczy człowieka i... Aś ty synu. Gruby! Ja się rozpędziłem, to wyhamowałem na tej śliskiej posadce. Gruby, kuźwa, ty weź zdejmij to imadło z jajek, bo kuźwa, naprawdę ciężko się z tobą gada, no. Czerwony na ryju jesteś od przepicia i kuźwa, a nie wiem, może ty się helu nabykałeś. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.